Kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie po dosyć długiej przerwie. No, ale jestem. Kochani, słuchajcie, dzisiaj pierwszy raz z pokładu mojego nowego moto, które właśnie dzisiaj chciałem wam pokazać. Na wstępie powiem wam też, że nie wiem, jak będzie mnie słychać, bo mam nowy kask, zmieniłem kask i pomimo, że jest to wyższy model troszeczkę niż CS14, to niestety jest on też, znaczy też, no jest on niestety właśnie głośniejszy. Nie testowałem też ustawień mikrofonu wcześniej. Upchałem go po prostu tam, gdzie miałem w tamtym kasku i nie wiem, jak to się będzie miało. Jaka ta jakość tego dźwięku będzie. Jednak myślę, że przy tych niewielkich prędkościach nie będzie tak bardzo źle. Także kochani, dzisiaj króciutko opowiem wam troszkę o tym moto. Pokażę wam go. Zainteresowanych serdecznie zapraszam. Znajdę, kochani, tylko kawałek jakiegoś zacisznego miejsca, może takiego bardziej spokojnego. I widzimy się za chwilę. Końcówka może nie najlepsza, ale jakoś innej nie udało mi się znaleźć. Jednak to nie jest dzisiaj najważniejsze. Kochani, słuchajcie, no tak wygląda moje nowe moto. Jest to Suzuki SV650 wersja S. Rok produkcji 2002. Czyli jest to sprzęt dosyć leciwy. Co ja wam mogę o nim powiedzieć? Ja w tym motocyklu nie zmieniałem jeszcze nic. Nic nie robiłem poza wymianą oleju i smarowaniem łańcucha. A co w moto jest zrobione względem seryjnego egzemplarza? No to tak jak widzicie, rzuca się nam tutaj na pewno w oczy przednie przewody w stalowym oplocie. Akcesoryjny wydech, który już wam prezentowałem. No, wydaje mi się, że brzmi całkiem ciekawie. Jakieś tam akcesoryjne manetki. No i co tu jeszcze z takich zmian? Z tyłu ten zadupek się to chyba nazywa, tak? Jeżeli tutaj źle mówię, to możecie mnie poprawić. Też zostało to przez poprzedniego właściciela przerobione. No, wygląda to tak, jak widzicie. Wydaje mi się, że jest to do przyjęcia, tak? Względem tego seryjnego tutaj bociana, do którego montujemy tablicę rejestracyjną. Myślę, że wygląda to ciekawiej. Co tutaj jeszcze, kochani? No jest to moto z 2002 roku, tak jak już mówiłem. No jest o tyle to dobre, jak chodzi o tą pierwszą wersję SV-ki, że ten rocznik ma już tą podstawową regulację. Chodzi mi tutaj o regulację napięcia wstępnego sprężyn. Może nie jest to jakieś rozbudowane, ale nie mam, kochani, problemów z dobijaniem przedniego zawieszenia, co się często słyszy w takich motocyklach właśnie w okolicy tego rocznika 2000, czy troszkę nawet starszych, że ten przód dobija. Tutaj na razie ani raz mi się to nie zdarzyło. Moto ma tutaj
jeszcze założoną tą akcesoryjną owiewkę, pług, czy nie wiem jak to się tam nazywa, ale poza tym jest w oryginale, czyli w oryginalnym malowaniu. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Co ja bym chciał w przyszłości zmienić w tym motocyklu? O, za bardzo tutaj nie planuję jakichś wielkich zmian, bo nie wiem po prostu ile będzie w moim posiadaniu, ile będzie u mnie. Na pewno przydałoby się założyć jakieś crashpady. Nie wiem na ile one realnie chronią moto w razie czego, ale na pewno przydałoby się coś założyć, tak? Coś zamontować. Może jakieś akcesoryjne, krótkie klameczki też nie zaszkodziłoby dołożyć. No i co jeszcze? No, 2002 rok, tak jak mówię, no, czyli szału nie ma, można powiedzieć. Ideałem nie jest, tak? Bo tak jak widzicie, tutaj kanapa troszkę popękana, tu gdzieś przecięta. Troszeczkę obtarty jest, tak jak widzicie tutaj, czy tutaj. Są to obtarcia, które powstały na skutek jakiegoś, na pewno nie na skutek jakiegoś szlifa, czy czegoś takiego, jakieś gleby, bardziej chyba gdzieś transport mi się wydaje, czy coś właśnie w takim stylu. Tutaj jakieś obtarcie na deklu, nie wiem, dziwne troszkę, ale, no, ale takie jest. Tutaj brakuje zaślepeczki, trzeba coś będzie skombinować. A przyszłościowo, tak jak mówię, nie wiem, nie planuję nic wielkiego, bo nie wiem, jak długo to moto będzie w moim posiadaniu. Nie jest to motocykl, na pewno nie można powiedzieć o nim, że jest motocyklem turystycznym, bo jednak ta pozycja jest dosyć mocno pochylona, leżąca niemalże jak na sporcie. Również pasażer, tak? Również nasz plecaczek nie ma łatwego życia, bo no też musi się pochylić i na pewno nie jest to jakoś tam bardzo komfortowo, tak? Nie mamy tutaj też za bardzo jak bagażu zamontować na tym moto. Wiadomo, że można coś kombinować, ale no jednak no nie jest to. SV-ka nie jest motocyklem, wydaje mi się, stworzonym do turystyki, tak? Bardziej tak wyskoczyć gdzieś za miasto, no i troszkę poszaleć, tak? A na takich krótkich odcinkach, jak ja się poruszam, to właśnie jest dobre, że fajnie ciągnie od samego dołu, także na takich właśnie mówię, krótkich odcineczkach to daje mnóstwo frajdy, tak? Nie trzeba jej po prostu bardzo wysoko kręcić na obrotach. Zresztą tutaj bardzo szybko nam się ten zakres mocy kończy, tak? Wiadomo, że jakieś tam rzędówki mają tak jakby drugi oddech przy górnym zakresie obrotów. No tutaj tego nie ma, tak? Tutaj jest inna charakterystyka trochę tej fałeczki. No ale tak jak mówię, fajnie ciągnie z dołu i daje mnóstwo frajdy z jazdy. Także kochani, no cóż więcej mogę wam powiedzieć. Na dzisiaj to będzie tyle. A w kolejnej nagrywce może właśnie opowiem wam, jak to się stało, że kupiłem takie, a nie inne moto. No bo muszę wam szczerze powiedzieć, że gdy sprzedałem junaczka i rozpocząłem poszukiwania jakiegoś pierwszego, dużego, poważnego moto dla siebie, no to nie brałem SV-ki pod uwagę, a przynajmniej nie w wersji S. No ale jest takie moto, jak widzicie. Jest SV-ka w wersji S i powiem wam, że zrobiłem na niej jakieś 1000 parę kilometrów i na razie jestem naprawdę zadowolony. Także zapraszam was już dzisiaj na to kolejne nagranie. A tymczasem trzymajcie się. Cześć, Lewa, hej!